Witam Państwa serdecznie. Rafał Maj z tej strony, prokat Archispace. Nie da się tutaj nic oszukać. Na mojej piersi dumnie noszę logo naszej firmy. Są jeszcze ze mną dwie osoby. Zacznę oczywiście, jak przystało na dżentelmena, od Magdy, również z prokatu. Magda Richert-Sierocka. Cześć, Madzia. Cześć Rafale, witam wszystkich serdecznie. Sierocka, poprawię się, bo chyba powiedziałem sierotka. A to dlatego, że wczoraj oglądałem taki materiał wideo a propos zmarłego speakera telewizyjnego, czy też tego lektora, i oglądałem właśnie wpadki lektorów. Naprawdę można się pośmiać. Także jedną właśnie zaliczyłem, zrobiłem z siebie sierotkę. Ale jest z nami oczywiście pan Mariusz Szymczak, który dzisiaj będzie bohaterem tego przedsięwzięcia, tego webinaru. Witam serdecznie. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Super, świetnie Pana Dzień dobry, słychać. witam Państwa serdecznie. Super Pana słychać, bardzo, bardzo dobrze. Za Panem Mariuszem widać to wyraźnie, jest marka Osmo. To tą marką dzisiaj się zajmiemy. Mercedes, powiedziałbym, albo Maybach wśród, no nie wiem, farb czy też materiałów do pielęgnacji, impregnacji, upiększania drewna. Nic się nie pomyliłem? Absolutnie, zgadza się. Dobrze. Mam troszkę teraz taką zwiechę internetową. Nie wiem, Madzia, potwierdź mi, czy mnie słychać, widać? Ja słyszę i widzę. Okej. Mamy mały problem chyba internetowy. Mam nadzieję, że zaraz go rozwiążemy. O, już. Złośliwość internetu musi się pojawić wtedy, kiedy jest to najmniej pożądane. Ale już wszystko gra. Witam Państwa serdecznie. Mamy kilkadziesiąt osób już w tej chwili podłączonych. Ja zabiorę jeszcze 3 minuty dosłownie, dlatego że w punkt 11 Państwo dostaliście wiadomości z przypomnieniem i chcielibyśmy, żeby jak najwięcej osób się podłączyło. Cały czas widzę, że się Państwo podłączacie, także jeszcze raz wszystkich serdecznie bardzo witam. To, co tutaj robimy, to typowe podejście do obsługi świata projektanckiego przez Archispace i Procad. Naszą główną misją w Archispace jest komutowanie ze sobą, łączenie tych dwóch państwa, dwóch uzależnionych od siebie mocno grup zawodowych, czyli myślę tu właśnie o projektantach, architektach i producentach branży budowlanej, którzy dostarczają Wam, dostarczają na budowę materiały. Dziś będzie to Osmo, marka wybitnie prestiżowa. I mogłoby tu się wydawać, że się przymilam do Pana, Panie Mariuszu, ale mam ten produkt na swoim tarasie, który własnymi rękami zrobiłem, całkiem spory, a rzeczywiście z doświadczeniami po poprzednim tarasie, który rozpadł się po 7 latach, poszedłem w Gdańsku na budowlanych do hurtowni i po prostu powiedziałem: nie interesuje mnie cena, interesuje mnie najlepszy produkt, jaki jest możliwy. To myślę, że będzie taka dobra rekomendacja, dobre rozpoczęcie z mojej strony w pana stronę tej pana prelekcji, która już za chwilę. Okej. Madzia, potwierdź mi, czy są problemy z internetem, bo ja cały czas widzę, że nie jest idealnie. Jest w porządku. Dobra, to może u mnie coś jest nie tak. Okej. Będzie czuwała nad czatem. Państwo macie dwa sposoby interakcji. Po pierwsze, to jest właśnie czat i na nim możecie w dowolnym momencie zadać pytanie, czy też poprosić o jakieś pogłębienie tematu, który jest w danym momencie. A więc bardzo będę o to Was prosił, żebyśmy poczuli się swobodnie na tym spotkaniu i wycisnęli z Pana Mariusza maksimum dużo wiedzy. Drugi Zachęcam. sposób.
Tak jest. A drugi sposób interakcji, może zostawmy go sobie na sam koniec, to możliwość zadania pytania po prostu głosowo i do tego służy nam taka rączka. Jakbyśmy podnosili rękę do góry, możecie Państwo sobie przetestować teraz bez żadnych konsekwencji, że taką łapkę możecie wcisnąć, a na koniec tego webinara będzie to dla nas dowód na to, że chcecie zabrać głos i wtedy udostępnimy Wam mikrofon, tak żebyście mogli zadać pytanie. No cóż, no to tyle. Zachęcam bardzo Państwa do odwiedzania archispace.pl i do czytania naszych biuletynów. To jest w cudzysłów no jedyna taka opłata, którą Państwo ponosicie w zamian za korzystanie z serwisu Archispace, to jest to, że wysyłamy do Was te informacje, ale ja wierzę w to, że przyjmujecie je dobrze, bo w nich są tylko rzeczy, które wydaje się, że są potrzebne Wam do codziennej pracy, a między innymi tam oczywiście również zaproszenia na wiele, wiele innych spotkań webinaryjnych, które dla Państwa organizujemy. I Panie Mariuszu, jeśli mogę jeszcze ostatnie zdanie i już oddaję głos, bo wszystkich Państwa bardzo gorąco chciałbym zaprosić na 30 września na ProCat Expo, największe wydarzenie branżowe dla świata projektanckiego, dla biznesu, który jest oparty o projektowanie. ProCat Expo 30 września w formule online, ale bardzo wysokiej jakości. Wynajęliśmy studio filmowe, będziemy nadawać w formacie telewizyjnym, wiele kamer, bardzo dobrze zaaranżowane, bardzo tacy nobilitujący nas nawet prelegenci. To są duże nazwiska ze świata projektowego, także gorąco zapraszam. ProCatExpo.pl to adres strony, na której można się zarezerwować, ale dzisiaj oczywiście naszym bohaterem jest marka Osmo. Panie Mariuszu, oddaję już Panu głos, przełączając na Pana oczywiście jednocześnie funkcję prezentera i robię to w tej chwili. Mam nadzieję, że już Pan widzi okienko do akceptacji. O, i świetnie, już widzimy Pana prezentację. Proszę tylko jeszcze ją uruchomić w tryb pokazu slajdów i już będzie wszystko grało. Okay. Mhm. Jest super. Jest okej? Panie Mariuszu, powodzenia zatem życzę. Dzień dobry, witam jeszcze raz Państwa serdecznie. Przedstawię się, Mariusz Szymczak. Reprezentuję firmę Nobles. Firma Nobles jest generalnym dystrybutorem marki Osmo na Polskę. Okej, zaczynamy. Generalnie, tak jak tytuł webinaru wskazuje, porozmawiamy sobie dzisiaj o powłokach do drewna. W jaki sposób właściwie dopasować powłoki? Jak je dobierać, na co zwrócić uwagę. Postaram się jak najwięcej takich przydatnych informacji Państwu przekazać. Takie podstawowe pytanie, jak dobrać powłokę do drewna. I tutaj mamy, można powiedzieć, kolejne pytania, na które musimy sobie odpowiedzieć. Po pierwsze, czy będziemy zabezpieczać drewno, które jest stosowane do wewnątrz, które jest stosowane na zewnątrz, tak? To są podstawowe rozróżnienie. Dlaczego? Dlatego, że drewno, które stosujemy na zewnątrz, poddane jest zupełnie innym warunkom, zarówno atmosferycznym, jak i same przygotowanie drewna, niż drewno, które jest stosowane do wewnątrz. Z kolei drewno stosowane do wewnątrz jest poddane też zupełnie innym obciążeniom, innym wymaganiom. Dlatego to są takie dwie gałęzie, które w Osmo od samego początku są rozróżnione. I tutaj, jeżeli mówimy o zastosowaniu na zewnątrz, no to mówimy o takich, bym powiedział, sytuacjach, gdzie stosujemy to drewno. No oczywiście są to elewacje różnego rodzaju, tak? Są to tarasy, są to jakieś zabudowy dzisiaj bardzo modne, popularne, są to jakieś tam altany, płoty, ogrodzenia, jakieś budynki gospodarcze, także jest tego cała masa. Oczywiście w zależności od tego, co robimy, kierujemy się potem dalszym wyborem odpowiedniego produktu. Jeżeli z kolei mówimy o drewnie do wewnątrz, to przede wszystkim tutaj mamy na myśli podłogi, mamy na myśli schody, czyli takie powierzchnie mocno obciążone, tak? Mamy
bardzo popularne w ostatnim czasie wykorzystywanie drewna, jeżeli chodzi o blaty, oblaty stołów, tak? Oczywiście ściany, sufity, cała paleta różnych możliwości zastosowania drewna i też w Osmo, w zależności od tego, co będziemy robić, mamy odpowiednie produkty do tego przygotowane. Dodatkowo wspomnę jeszcze, w Osmo, jako Osmo, jest to marka, która od samego początku też działa, bym powiedział, w takiej branży przemysłowej, czyli mamy całą gałąź, masę różnych rozwiązań, produktów. Są to specjalne powłoki opracowane do zastosowania na różnych maszynach, czy to natryskowo, czy to zanurzeniowo, czy to na różnych liniach, gdzie te produkty mogą być w sposób przemysłowy nakładane, ale też kwestia samego suszenia produktu, tak? Czyli może to być w sposób szybko schnący produkt, może to być produkt, który jest utwardzany lampami UV, czy poprzez lampy LED. Cała masa różnych rozwiązań w przemyśle. O samym może produkcie, tak? Jeżeli mówimy o Osmo, co to są za produkty? Jeżeli mówimy o Osmo, to w sposób naturalny kojarzą nam się oleje, olejowoski, tak? I tutaj, tak jak podkreślę to słowo natura, ta natura będzie się w naszej pewnie prezentacji, czy na naszym webinarze bardzo wiele razy powtarzać, dlatego że to są produkty w 100% oparte o pochodzenie roślinne, tak? Czyli pozyskiwane są z roślin. I jeżeli mówimy o oleje, tak? Na pewno Państwo wiele razy spotykali się z naszą marką, ale na pewno spotkaliście się z powłokami, gdzie nazwa olej, olejowosk czy lakier bardzo często się pojawia. I teraz chcę powiedzieć, co wyróżnia, jeżeli chodzi o Osmo i o sam produkt pod nazwą olej. Przede wszystkim jest to produkt, w którego skład wchodzą różne grupy olei, tak? Czyli to nie jest jakiś tam prosty olej, tylko tu mamy różne grupy połączone ze sobą, olej słonecznikowy, lniany, sojowy, ostowy. Dodatkowo, jeżeli poruszamy się w grupie produktów do wewnątrz, są to olejowoski, tam pojawiają się woski typu karnauba i kandalila. Wszystkie te produkty są pochodzenia roślinnego, więc są naturalne. W 100% bym powiedział bezpieczne dla ludzi, dla alergików, tak, więc no, generalnie produkt przyjazny. Dodatkowo o samych oleju jeszcze sobie opowiemy. Kwestia Osmo w liczbach, tak, o samej marce Osmo. Osmo jest to fabryka zlokalizowana w Niemczech, w miejscowości Münster. Generalnie Osmo ma już ponad 140-letnią historię, czyli bardzo długo. Jako, bym powiedział, coś, co wyróżnia, czy coś takiego, gdzie nie spotkamy się zazwyczaj przy powłokach, Osmo zaczęło swoją historię od zakładu przetwórstwa drzewa, tak? Czyli powiedzmy taki tradycyjny tartak. No i z biegiem lat, jak się rozwijała firma w Niemczech, w krajach zachodnich, generalnie ta kultura zabezpieczania drewna, czy w ogóle zakupu drewna już zabezpieczonego sięga wiele, wiele lat wstecz. No i Osmo jako fabryka potrzebowało też powód, tak? I jakieś 80 lat wstecz, jakbyśmy się cofnęli, to były początki, gdzie zaczęto tworzyć powłoki do drewna, które sami wytwarzają, tak? I około tam 60-70 lat, jak się cofniemy wstecz, powstał produkt, czy osnowa produktu, która przetrwała do dzisiaj, czyli taki trzon, na bazie którego są produkowane, czy wytwarzane nowe rozwiązania, nowe produkty. No dzisiaj liczby są już bardzo duże, bo mamy ponad 8 tysięcy produktów w ofercie. Produkt, czy marka jest dystrybuowana w 60 krajach. Ponad 60 krajach na świecie, więc w zasadzie produkt możemy spotkać w każdym kraju.
Do tego jest ponad 2,5 tysiąca autoryzowanych dystrybutorów, także generalnie OSMO nie tylko Niemcy, nie tylko Polska, ale cała Europa i dostępność tego produktu, czy będziemy w Ameryce, czy w Japonii, jest ogólnie powszechna. Jeżeli chodzi o sam produkt, tutaj jak Pan bardzo fajnie przedstawił, można powiedzieć, że to jest taki Maybach, jeżeli chodzi o powłoki. Zaufali nam w Polsce no same, myślę, że znane i cenione marki, jeżeli chodzi o podłogi typu Jawor Parkiet, Parkiet Hajmówka, Finish Parkiet, oczywiście Baltic Wood, tak, Tarket, ale OSMO jako OSMO, te powłoki są powszechnie stosowane zarówno w tej gałęzi wewnętrznej, jak i oczywiście gałęzi przemysłowej zewnętrznej. Mamy tutaj na przykład firmę WMS, budownictwo, która się specjalizuje w takich konstrukcjach, mostach wyspecjalizowanych, także bardzo, bym powiedział, prestiżowe realizacje. Oczywiście są firmy, które produkują drzwi, wykorzystują nasze produkty typu CAL. Także OSMO jest, myślę, że i Państwu te powłoki, czy czasem świadomie, czy nieświadomie, ale mają Państwo kontakt z naszymi powłokami. Czym się różnią powłoki do drewna? Tu tak, w takim, bym powiedział, krótkim, krótko porównam, tak, różne rodzaje powłok. Jeżeli mówimy o powłokach na zewnątrz, to możemy się spotkać generalnie głównie dzisiaj z takimi kilkoma grupami produktów, tak, najbardziej powszechne. Myślę, że tam są lakiero bejce, tak, czyli takie produkty, gdzie możemy spotkać je w marketach, czyli powłoki na bazie lakierów i myślę, że od kilkunastu lat coraz szerzej, coraz bardziej powszechne, czy no, klienci zaczęli doceniać, polubili powłoki na bazie olejów, tak? I teraz jakbyśmy chcieli porównać te dwa systemy, czym one się różnią? Celowo mówię tutaj o tej jakby gałęzi produktów zewnętrznych. Dlaczego? Dlatego, że drewno na zewnątrz jest poddane w Polsce zwłaszcza ekstremalnym warunkom, tak? Mamy bardzo częstą zmianę, jeżeli chodzi o temperaturę, bardzo dużo tak zwanych przejść przez zero, czyli mamy ujemną, dodatnią temperaturę, co jest, bym powiedział, wyzwaniem dla każdej powłoki, którą stosujemy do zabezpieczenia drewna na zewnątrz. Jeżeli będziemy używać, czy chcielibyśmy użyć powłoki na bazie lakierów, oczywiście te drewno jest chronione od zewnątrz, tak? No bo powłoki na bazie lakierów tworzą nam taki zamknięty film. Niestety nie pozwalają swobodnie drewno oddychać i w momencie, kiedy mamy zmianę temperatur, kiedy mamy zmianę aury, czyli pada deszcz, za chwilę wychodzi słońce, no to mamy taką sytuację, że drewno nagrzewa się i ta wilgoć, która jest, ona musi w jakiś sposób mieć możliwość wydostania się. Jeżeli mamy zamknięty film, no to prawie pewne, to jest tylko kwestią czasu, czasem bardzo krótkiego, czasem jest to powiedzmy dłuższy okres, ale ta powłoka pęknie. Jeżeli ona pęknie, no to wilgoć się przedostaje pod tą powłoką, no i następuje degradacja drewna, tak? Co się z tym wiąże? No niestety wiąże się z tym bardzo kosztowne i czasochłonne oczyszczenie, tak? Jeżeli chcemy przywrócić drewno naturalną znowu piękność, no to niestety musimy taką powłokę zedrzeć, tak? Co często, no podkreślmy to, jest bardziej kosztowne niż same drewno. Jeżeli mówimy tutaj o powłokach na bazie olejów, jak działają oleje? No oleje generalnie wchłaniają się w drewno, zabezpieczają to drewno zarówno od wewnątrz, jak i też tworzą taki mikrofilm na zewnątrz, tak? Czyli drewno zarówno jest chronione, bym powiedział, w jego wewnętrznej strukturze, ale też mamy takie zabezpieczenie na zewnątrz, żeby woda, deszcz, jak gdyby swobodnie była odprowadzana, żeby woda się nie przedostawała, ale jest to powłoka, która pozwala drewnu w sposób naturalny oddychać, tak? Czyli znakomicie sobie radzi z takimi zmiennymi warunkami, deszcz, słońce, mróz, więc tutaj ta powłoka jest bardzo trwałą powłoką, pozwala drewno oddychać, ale z kolei zabezpiecza drewno, żeby się nie wchłaniała woda, nie wchłaniał deszcz
zewnątrz. Oczywiście jest to mikropowłoka, więc jeżeli byśmy chcieli porównać w dotyku samym te powłoki, no to jest to najprostszy sposób, tak, no bo powłoki, drewno pokryte, przepraszam, olejami, olejowoskami, tak, jest dalej naturalna, zachowana struktura i w dotyku czujemy te drewno. Jeżeli mamy powłokę lakierniczą, niestety tego nie będziemy już czuć, tak, czyli mamy plastikową, taką grubą warstwę na drewnie. Oczywiście w Polsce mamy całą masę jeszcze różnych impregnatów i chciałbym, żebyście też tutaj sobie to rozróżnili. Impregnat, tak jak nazwa wskazuje, traktujmy to jako powłokę gruntującą. To nie jest powłoka zabezpieczająca. Na impregnat zawsze powinniśmy zastosować powłokę zabezpieczającą. Taką powłoką oczywiście są oleje, olejowoski. My w ofercie też jako OSMO posiadamy impregnaty i o tym pewnie za chwilę jeszcze rozwinie. Kwestia, no to co już, że tak powiem, powiedziałem, zalety olej, olejowosków, czyli wypełniają te pory drewna, chronią przed wodą, tak? Drewno dalej może swobodnie oddychać. Co w takich ciekawostek? No oczywiście powłoka, drewno, które jest zabezpieczone powłokami, olejami czy olejowoskami, no nie przyciąga kurzu, jest, bym powiedział, bezpieczne dla alergików. Jest to najbardziej naturalna powłoka, jaką możemy zabezpieczyć drewno. Jak dobrać właściwą powłokę do gatunku drewna na zewnątrz? No tutaj czasami zdarzają się, że tak powiem, błędy i generalnie ktoś, kto używa naszego produktu i sprawdzony ma ten produkt, często stosuje na różne gatunki drewna. Tu chciałbym, żebyśmy zwrócili uwagę, że do różnych gatunków drewna też mamy różne powłoki. Są oczywiście uniwersalne powłoki, ale też mamy powłoki, które są dedykowane do określonych gatunków drewna. I teraz jak właściwie dobrać powłokę? Oczywiście w Polsce mamy możliwość stosowania, czy stosuje się już bardzo powszechnie różnego rodzaju gatunki drewna, czyli mamy drewno krajowe typu sosna, świerk, modrzew, dębina, tak, czy modrzew syberyjski, jakieś gatunki glaste. I mamy też oczywiście powszechnie stosowane gatunki z drewna egzotycznego, garapa, bankiraj, masaranduba, więc jest duży przegląd. I tutaj jeżeli mówimy, a najczęściej poruszamy się w krajowych gatunkach drewna, to takie gatunki drewna wymagają też takiej, bym powiedział, właściwej ochrony, tak? Drewno krajowe, zwłaszcza sosna, czy świerk, czy nawet dębina, która jest stosowana, czy modrzew, wymaga zastosowania produktów z środkami biobójczymi, tak? Czyli takie drewno musimy zabezpieczyć przed ataką pleśni, grzybów, glonów, tak? Jeżeli tego nie zrobimy, no to tutaj właśnie na tym slajdzie jest pokazane, co się dzieje z drewnem, tak? Czyli jeżeli zastosujemy powłokę na drewno, która nie posiada takich aktywnych substancji biobójczych, czy też nie zastosujemy odpowiedniego impregnatu, no to niestety w zasadzie jest to prawie pewne, że po upływie może roku, może pół, może dwóch, w zależności gdzie jest zlokalizowana ta inwestycja, pojawią się nam na drewnie różnego rodzaju wykwity i to jest bardzo duży problem, bo oczyszczenie drewna, grzyb, jeżeli się pojawia na drewnie, niestety grzyb atakuje bardzo głęboko drewno i nawet takie powierzchowne przeszlifowanie potem tego drewna niestety nie wyeliminuje na tego grzyba, on dalej będzie i przy nakładaniu powłoki z biegiem czasu dalej będzie wychodzić, więc ważne jest na takim etapie, jeżeli mamy dany gatunek drewna, dopasować też odpowiednią powłokę, tak, czy ma te składniki aktywne w postaci biocydów, czy ich nie ma. Oczywiście, jeżeli mamy drewno egzotyczne, drewno mocno oleiste, takie drewno nie wymaga stosowania środków biobójczych, więc tutaj możemy stosować produkty, które nie posiadają takich składników biobójczych. Jeżeli chodzi o powłoki, tak, oczywiście mamy powłoki, które zabezpieczają drewno przed działaniem
promieni UV przed deszczem, tak już to wcześniej sobie powiedzieliśmy. Mamy powłoki, które zarówno na zewnątrz też są bezpieczne dla ludzi. Mam to na myśli, jeżeli mamy na przykład taras, meble ogrodowe, stoły różnego rodzaju, ławki, powinniśmy zabezpieczać takie drewno produktem, który nie zawiera środków biobójczych, tak? Czyli produktem za testem. Oczywiście w Osmo wszystkie produkty, które nie zawierają, czyli nie mają znaczenia, że zawierają te środki biobójcze, są to produkty bezpieczne dla ludzi i tutaj mamy taki atest, że możemy zabezpieczać nimi nawet zabawki dla dzieci od trzeciego miesiąca życia. Czyli jeżeli zabezpieczymy drewno taką powłoką po wyschnięciu, ona jest w 100% bezpieczna dla nawet tak małych dzieci. Jeżeli chodzi o wybarwienia, no tutaj mamy całą paletę wybarwień i przejdźmy właśnie do kolejnego slajdu. Chodzi o to, decydując się na powłokę, oczywiście dobieramy do gatunku, zewnątrz, wewnątrz, tak, to już wiemy, pogrupowaliśmy sobie te informacje. Teraz przechodzimy coś, co może Państwa najbardziej interesować, tak, czyli kwestia wizualna, tak, czyli jaki efekt chcemy uzyskać, wybarwienie, no i oczywiście przeznaczenie, tak, czyli połączenie, gdzie będziemy stosować naszą powłokę. Jeżeli mówimy o tych wybarwieniach czy wykończeniach powłok na zewnątrz, mamy takie, można powiedzieć, trzy główne nurty. Są to wybarwienia, zabezpieczenia drewna bezbarwne lub ostatnio bardzo popularne zabezpieczenia, tak zwany efekt niewidzialnej powłoki surowego drewna. Są to grupa produktowa, tak zwane powłoki transparentne, tak? Czyli mamy kolor, ale to jest kolor transparentny, widzimy rysunek drewna, widzimy też naturalną, jeszcze przebijającą się barwę drewna, tak? No i mamy powłoki kryjące, oleje kryjące, tak to nazywamy. I tutaj no, na pewno, jakbyśmy się cofnęli w historii wiele lat, były i farby olejne, jakieś tam znowu lakier obejca pochodna, tak, która jest w 100% kryje. No tutaj różnica jest taka, że jeżeli pomalujemy drewno olejami kryjącymi, oczywiście to jest na tyle intensywny kolor, że przykrywa nam barwę drewna, ale rysunek drewna i jego naturalność dalej jest widoczna, czyli na pewno nie pomylimy to z taką plastikową powłoką, tak? Wygląda to bardzo naturalnie, o tym jeszcze troszeczkę za chwilę. Generalnie w naszym, jak gdyby tutaj statystykach, w naszej ocenie w Polsce od kilku lat na pewno jest taki trend i myślę wśród Państwa też i to jest naturalne, że jeżeli tam decydujemy się na wybór jakiegoś gatunku drewna, no to też patrzymy pod kątem jego naturalnego koloru, tak? Czyli no, staramy się dobrać taki gatunek drewna, żeby pasował nam do całego projektu i ta barwa ma się komponować. Dlatego w Polsce my tutaj, jeżeli chodzi o Osmo, bardzo dużą popularność stanowią produkty bezbarwne. Mówię to zarówno wewnątrz, ale też i na zewnątrz. I taką grupą produktową na zewnątrz jest olej ochronny z filtrem UV. Tak? Jest to filtr UV12, maksymalny filtr, jaki możemy zastosować w powłokach, dlatego że filtr powyżej tam faktoru 12 przestaje, bym powiedział, ta powłoka przestaje być powłoką bezbarwną. Jak najbardziej ten produkt możemy stosować na różnego rodzaju powierzchnie nieobciążone. Co mam na myśli, mówiąc powierzchnia nieobciążona? Jest to powierzchnia typu elewacja, wszystkie jakieś elementy konstrukcyjne, pergole, altany, wszędzie w takich powierzchniach, na takich powierzchniach możemy stosować olej ochronny filtrem UV. Nie stosujemy tego produktu na tarasach. Dlaczego? Dlatego, że raz, że jeżeli chodzi o tarasy, produkt ten musi spełniać dodatkowe parametry, jeżeli chodzi o obciążenie. Tak, czyli musi być bardziej odporny na ścieranie. I tutaj druga kwestia, jeżeli mówimy o powłokach bezbarwnych na tarasie, to też bym chciał obalić
mit taki, bo często gdzieś spotykam na różnych forach społecznościowych, że ktoś tam promuje jakiś produkt z filtrem UV na taras bezbarwny, to tak chcę wam powiedzieć, że to jest trochę taka bzdura. Generalnie filtr typu 6 faktor czy 12, jeżeli promienie słoneczne padają pod kątem, powiedziałbym, 90 stopni na taras, to taki filtr w zasadzie to tak, jakbyśmy się zabezpieczyli skórę olejkiem 12. Sami wiecie, że pod takim kątem ten filtr nas nie uchroni. To jest promienie słoneczne w krótkim czasie taką powłokę dalej będą wypalały, więc to trochę jest takie marketingowo. Oczywiście w dalszej części opowiem o zabezpieczeniu tarasów, tak? Ale generalnie tu też chcę Państwu uwidocznić tą kwestię, że to na taras takich produktów bezbarwnych, z którym się nie stosuje. Fałbony nie działają. Oczywiście to jest też tak, że my jako OSMO, tak, staramy się oferować Państwu takie produkty, żeby dać jak najdłuższą ochronę, tak, czyli dać Państwu takie bezpieczeństwo, no, że jeżeli ktoś się decyduje na OSMO, no to macie tą gwarancję, że to jest produkt, który wytrzyma wiele, wiele lat, no i też nie mamy, niesie ze sobą jakichś konsekwencji. I ta grupa produktów bezbarwnych, tego oleju ochronnego z filtrem UV, została rozbudowana o kolory, które są dopasowane do danego gatunku drewna. Ten produkt zawiera niewielką ilość, bym powiedział, pigmentów i nanosząc, powiedzmy, taki kolor typu modrzew czy kolor typu dębina na dany gatunek drewna, my zachowujemy jego naturalną barwę, nie zmieniamy barwy. A co zyskujemy? Każdy produkt, bym powiedział, z pigmentem daje znacznie dłuższą ochronę, daje znacznie dłuższą żywotność niż produkt bezbarwny. Chociaż produkt bezbarwny ma filtr UV, tak? Czyli UV, ale no, produkt, kolor w naturalny sposób absorbuje promienie słoneczne i daje takie zdecydowanie dłuższe zabezpieczenie tego drewna. Także też zachęcamy do korzystania i z takich rozwiązań, tak, że klient nie ma zmienionego koloru drewna, ale ma zdecydowanie powłokę, która wytrzyma mu kilka lat dłużej. Ten produkt olej ochronny trochę powiedział czasu poświęcam, dlatego że ten produkt jest taki kompleksowy, bo ma już w swoim składzie te środki biebójcze, o których wspomniałem wcześniej, tak, na tych slajdach, dlaczego to jest ważne. Jeżeli stosujemy na gatunki krajowe, jest to bardzo ważny czynnik, czyli w standardzie już mamy w pakiecie pełną ochronę tego drewna, tak? Nie musimy stosować dodatkowych impregnatów. Oczywiście są sytuacje, tu też Państwu chcę zwrócić uwagę, są realizacje gdzieś w lasach, gdzieś bym powiedział w miejscach przy jeziorach, w jakichś nieckach, gdzie przez bardzo długi okres w ciągu, bym powiedział, doby utrzymuje się wilgotność, czy też są takie miejsca, mieliśmy takie realizacje z firmą tam na przykład Budimex, tak, takie ekrany przy autostradach, gdzie oprócz takich czynników standardowych pojawia się na przykład sól, która jest wysypywana na jezdnię, tak, w okresach zimowych i tam takie sytuacje wymagają dodatkowego zabezpieczenia, czyli pamiętajmy o tym, że no, w zależności też od usytuowania inwestycji my musimy zwrócić uwagę, jak właściwie zabezpieczyć, czyli takie miejsca właśnie gdzieś tam w lasach, tak, gdzieś duże zadrzewienie, gdzie tych, bym powiedział, grzybów jest bardzo dużo w powietrzu, unoszą się pyłki. Tutaj taką powłokę należy wzmocnić, czyli należy nałożyć ten startowo impregnat, tak zwany czysty biot, który nam zdecydowanie wzmacnia zabezpieczenie przed atakiem właśnie tych różnych szkodników, tak to bym nazwał. Okej, okay. Druga grupa produktowa,
roku jest. To jest lazura ochrona, lazura olejna do ochrony drewna, tak? I tutaj też chcę Państwu jedną rzecz jakby powiedzieć. Słowo lazura w Polsce, bym powiedział, jest przyjęte, że to jest taka oddzielna grupa produktowa. Tak naprawdę słowo to w czystym rozumieniu, zwłaszcza jeżeli chodzi o takie tłumaczenie, jeżeli chodzi z języka niemieckiego, oznacza, że barwimy drewno w sposób transparentny, tak? Czyli dalej mówimy o 100%, to jest olej, tak? Olej jest w zupełnie innym składzie, tak? Ale barwimy już w sposób transparentny, tak? Czyli zdecydowanie mocniejszy kolor niż powłoki bezbarwne, czy tak jak powiedziałem, te powłoki, które bym powiedział, są dopasowane do gatunków drewna kolorystycznych. I to jest jeden z najpopularniejszych, jeżeli chodzi o naszą ofertę produktów zewnętrznych, dlatego że ten produkt jest produktem uniwersalnym. Produkt, który możemy stosować zarówno na powierzchni pionowej, jak elewacje, różnego rodzaju tam konstrukcje, tak? Tak też możemy stosować na tarasy. Mam tu na myśli głównie tarasy pochodzenia krajowego. Ten produkt ma już w składzie, bym powiedział, środki biebójcze, czyli to jest grunt i powłoka w jednym. Także bardzo uniwersalne. Jeszcze do niedawna OSMO dawało na tą powłokę 12 lat gwarancji. Tak, w ostatnich latach prawo się mocno zmieniło i zostało to zmienione, ale generalnie co chcę powiedzieć, że to jest powłoka ekstremalnie trwała, tak? Więc też po części dlatego jest bardzo popularna. W Polsce generalnie też, jeżeli barwimy drewno, no to raczej barwimy w sposób transparentny, żeby ten rysunek drewna dalej był widoczny. Jest to kompleksowe zabezpieczenie drewna, więc tutaj nie musimy stosować impregnatów, ale tak jak i poprzedniej powłoce, jeżeli mamy jakąś inwestycję, bym powiedział, w takich miejscach mocno narażonych na pojawianie się różnych tutaj związków grzybnych, no to tutaj powinniśmy, czy wskazane jest zastosowanie też tego impregnatu, ale w normalnych sytuacjach nie musimy. Dla klientów, bym powiedział, którzy szukają jeszcze bardziej indywidualnych rozwiązań, powstała taka oddzielna grupa produktowa, to jest lazura olejna do ochrony drewna Effect z opiłkami srebrnej. To są takie, bym powiedział, metaliczne powłoki, bardzo, bym powiedział, indywidualne, takie prestiżowe realizacje z tą powłoką. W Polsce też sporo takich inwestycji mieliśmy, także jeżeli ktoś szuka, bym powiedział, zupełnie takiego i indywidualnego rozwiązania, no to tutaj ta powłoka na pewno da mu taką możliwość, tak? To się będzie wyróżniało na tle innych powłok. Jeżeli chodzi o skład, to jest w 100% jak gdyby siostra lazury olejnej zwykłej, więc wszystko pozostałe jest tak samo. Okej, teraz mamy kolejną grupę, tak? To wcześniej wspominałem grupę, czy mamy kolejne zastosowanie drewna na zewnątrz, czyli tarasy. I tutaj stosujemy już na tarasach bardzo różne gatunki. No i w OSMO już dawno, gdyby dopasowano produkt do gatunku drewna. Dlaczego? No bo jeżeli ktoś tam się decyduje na zakup drewna typu bankira, masaranduba, garapa, no przede wszystkim no, decyduje się ze względu na wybarwienie naturalne tego drewna, dlatego też dopasowano produkt, który nie będzie zmieniał wybarwienia drewna, ale też nie jest to produkt w 100% bezbarwny, dlatego tak jak już powiedziałem, że żeby mieć naprawdę trwałą ochronę na tarasie, to powinniśmy stosować produkt, który jednak barwi nam to drewno, tak? Zupełnie inaczej na tarasach to się zachowuje. Bezbarwna powłoka zdecydowanie szybciej jest wypalana przez słońce, więc tutaj też zwróćmy na to uwagę. No tu mamy pełną paletę w zależności od gatunku drewna dopasowaną, tego oleju trasowego do gatunku drewna, więc możemy sobie wybrać taki produkt, który nam najbardziej pasuje. Dodatkowo jest to produkt, który ma specjalną konstrukcję, jeżeli chodzi o odnawianie, tak? Tak jak tam wcześniej porównywałem te systemy powłok, lakier, powłok pochodny, lakier,
lakieru, czy tam lakierobejce, czy jakieś tam powłoki akrylowe, czy farby, jakieś tam olejne. Te powłoki niestety tworzą warstwę na drewnie, która zaczyna pękać, łuszczyć się i trzeba ją wyszlifować, jeżeli chcemy odnowić. Jeżeli chodzi o oleje, my tego nie musimy robić, tak? W przypadku olei, zarówno jaki to jest olej stosowany na fasadach, czy na powierzchni pionowych, czy różnego konstrukcjach, czy to mamy do czynienia z tarasem. W przypadku produktów Osmo, my mamy oczywiście środki do czyszczenia, powinniśmy umyć taki taras, tak, w celu odświeżenia, poczekać aż wyschnie, tak, i nałożyć jedną cienką warstwę. Na tym polega odświeżanie powłok. Ma to ogromne znaczenie dla tego klienta indywidualnego czy klienta końcowego, ale to też jest produkt, który z łatwością daje nam takie możliwości. Łatwo się czyści i łatwo się jakby odświeża, uzupełnia ten olej. Co do tarasów, to też powiedzmy sobie, jeżeli mamy taras, gdzie wykorzystujecie drewno, ale nie tylko drewno, ale generalnie skupiamy się dzisiaj na drewnie, tak? Ale jeżeli wykorzystujemy to drewno, my taki taras należy, czy powinniśmy odświeżyć przynajmniej raz w roku, to znaczy umyć i uzupełnić tą powłokę. Dlaczego? No, po tarasie chodzimy, my tą powłokę w butach wycieramy, dużo się dzieje, tak? Więc ta powłoka przez ten sezon, czy przez ten rok, ona na pewno w różnych miejscach gdzieś tam została naruszona, przerwana, tak, i to drewno gdzieś tam na pewno jest miejsce, gdzie jest słabnie zabezpieczone, więc należy taką powłokę uzupełniać. Nawet jeżeli ona wygląda bardzo dobrze, mamy oczywiście olej bezbarwny, który możemy zastosować na taras, więc my nie chcąc, nie wiem, robić bardziej intensywnego koloru, możemy sobie po prostu z samą powłoką bezbarwną, ale uzupełnić ten olej. Pamiętajmy, żeby klienci mieli taką świadomość, że jeżeli mamy taras drewniany, no to raz w roku robimy takie odświeżenie. Jest to banalna operacja, nie bójmy się tego, no bo umyć taras no raczej każdy będzie potrafił, tak? Nie, mamy żele do mycia, do usuwania zabrudzeń, szarości. Wyszorujemy to zwykle szczotką, nie potrzebujemy do jakichś specjalnych maszyn. No i po prostu poczekać jeden czy dwa dni, tak żeby drewno dobrze wyschło i nałożyć jedną cienką warstwę. No, nie jest to operacja absolutnie, którą wymaga jak gdyby kontaktu ze specjalistą. Oczywiście jeżeli ktoś nie ma czasu, no to jak najbardziej są firmy, które takie usługi świadczą. Co do jak gdyby już różnych gatunków, co do tego zastosowania, tak jak na tym slajdzie widać, no to te produkty mamy różnorodne i możemy tutaj dopasować sobie kolorystycznie odpowiedni produkt do danego gatunku drewna. Powłoki kryjące, co już wspominałem, w Polsce możemy powiedzieć, jeżeli mówimy o naszej marce, no to te powłoki nie są aż tak bardzo popularne. To nie jest tak, że nie stosujemy, mamy różnego rodzaju realizacje i bardzo zazwyczaj ciekawe są te realizacje, tak? Gdzie ta paleta kolorów jest różnorodna, czy to nad morzem możemy spotkać jakieś tam te domy wypoczynkowe, gdzie od, bym powiedział, kolorów ral, cały mamy przegląd intensywny, niebieski, czerwony, żółty, zielony. Wygląda to świetnie. Myślę, że tam w krajach skandynawskich, jak mieli Państwo, czy zachodnich, poruszać się, no to tam bardzo często stosuje się te powłoki, bym powiedział, kryjące. I tutaj ja chcę też, tak jak już wcześniej wspomniałem, ale jeszcze tą kwestię Państwu bardziej zobrazować. Czyli jeżeli mówimy o powłoce kryjącej w przypadku olei Osmo, mówimy o tym, że barwimy to drewno intensywnie, tak? Czyli w zasadzie jesteśmy w stanie jak gdyby schować naturalną barwę drewna, ale z kolei dalej widzimy, że to jest drewno, tak? Czyli to wygląda bardzo naturalnie, taka powłoka. Te kolory, jeżeli chodzi o Osmo, o czym jeszcze nie powiedziałem, no jest dużo, bym powiedział, czynników, które wyróżnia nasze produkty, tak? I nie sposób, żebym dzisiaj o wszystkim powiedział Państwu na tym webinarze, ale jeżeli chodzi o kolory, pigmenty też są pochodzenia roślinnego. Jakie to ma dla Państwa znaczenie, tak? No bo dzisiaj na pewno spotkacie się z wieloma powłokami, czy to olejami, czy olejowoskami,
całą paletę przegląd produktów barwiących, ale no, muszę Państwu powiedzieć, że 95% produktów wykorzystywane są barwniki sztuczne, tak? Czyli pigmenty sztuczne. Jeżeli chodzi o osmo, są to pigmenty pochodzenia roślinnego i to, co powiedziałem, jakie to ma znaczenie? No, jeżeli pomalujemy dwa kawałki drewna różnymi produktami i chcielibyśmy je porównać, one na pierwszy rzut oka będą wyglądały naprawdę podobnie, ale jeżeli byśmy spojrzeli na te kawałki drewna za rok i za dwa, wtedy będziecie widzieć ogromną różnicę, bo pigmenty naturalne dużo wolniej się starzeją. Ten kolor jest utrzymywany bardzo, bardzo długo, zarówno jeżeli mówimy o produktach do wewnątrz, jak i na zewnątrz, ale teraz opowiadam o tym oleju klejącym, dlatego ma to ogromne znaczenie. No, stosuje się go w Polsce bardzo powszechnie, jeżeli chodzi o zabezpieczenie okien, tak, z tym takim angielskim. Mamy dużo firm, które eksportują jako producenci okien do Anglii. To są systemy bardzo popularne. Oczywiście place zabaw, tak. Co jeszcze chciałem powiedzieć, ten produkt w standardzie nie posiada środków biobójczych, ale jeżeli chcemy, czyli przy zamówieniu zaznaczymy, że chcemy mieć ten produkt ze środkami biobójczymi, jak najbardziej jest taka możliwość. Proszę Państwa, co jeszcze? No, jeżeli chodzi o to barwienie drewna na zewnątrz, czy różne efekty. W przypadku osmo tak naprawdę nie mamy ograniczeń, dlatego że mieszając te dwie powłoki, czyli olej klejący i lazura olejna, jesteśmy w stanie gdyby dostać każdy kolor RAL czy NCS. Oczywiście jest to mieszane w Niemczech, Państwo na zamówienie określają i to jest przygotowywane w fabryce w Niemczech. My w Polsce tutaj nie robimy tego, dlatego że to już w laboratorium. Coś myślę, że ciekawego i miłego. Ruszył konkurs, czyli Archi plus Wood by Osmo. Proszę Państwa, zachęcam do tego, żebyście się zarejestrowali. Szczegóły konkursu znajdziemy na osmo.com.pl. Tak ogólnie na czym polega? Na pewno wykorzystujecie czy projektujecie drewno na różnych elementach, czy to są elewacje, czy tarasy, czy tak jak mówię, jakieś zadaszenia tarasów. Drewno na pewno jest skomponowane u Państwa i wystarczy, że tutaj wpiszecie w taki projekt użycie naszego produktu i możecie już powalczyć o taką nagrodę. Wystarczy się zarejestrować, zgłoszenia do 15 października. Zachęcam, wejdźcie, zapoznajcie się z tym konkursem. Myślę, że bardzo fajna nagroda i jak gdyby taki dodatek do Waszej pracy. Dużo opowiadałem o powłokach zewnętrznych, bo taki był cel tego webinaru, aczkolwiek nie sposób jest pominąć tej grupy produktowej jak powłoki do zewnątrz, tak? Przepraszam, do wewnątrz. Dlaczego? Dlatego, że na pewno przy projektowaniu, gdyby poruszacie się, ja bardzo dużo telefonów od Państwa, czy od architektów, projektantów otrzymuję, tak? Pytaniami o to, jaką powłokę, jak dopasować, kwestia przesłania jakichś próbek, tak? Więc rozmawiamy i wiem, że często jest tak, że jak projektujecie elementy zewnętrzne, też pojawiają się elementy i wewnętrzne, czy to są ściany, czy to są sufity, czy tam mówimy o podłogach, schodach. No, generalnie wiem, że ten temat powłok do zabezpieczenia drewna do wewnątrz też się przejawia i tutaj Osmo jako Osmo na pewno jest taką marką wiodącą, tak? No, tak jak na samym początku tam wskazaliśmy, zaufało nam bardzo dużo firm, jeżeli chodzi o producentów, tak? Firm zarówno o przemyśle meblarskim, jak i podłogowym, znanych, największych firm w Polsce. Są to produkty sprawdzone, które dają tym firmom oczywiście takie bezpieczeństwo, tak? No tutaj, jeżeli ktoś produkuje podłogę, nie może sobie pozwolić na, bym powiedział, powłoki, testować różnych rozwiązań, które nie dadzą takiej gwarancji, tak? Osmo jako Osmo jest to jedyna firma znana mi w Europie, która jak gdyby posiada dwie gałęzie produkcyjne, czyli zajmuje się produkcją drewna i zajmuje się produkcją powłok do zabezpieczenia tego drewna, więc każda powłoka
no, nie jest tylko sprzedawana, tak, ale każda ta powłoka jest wykorzystywana do własnej produkcji, produkcja jest testowana, więc na pewno my tutaj w Polsce mamy taką, jako dystrybutor generalny, bezpieczeństwo, że te powłoki, które są wprowadzane na rynek, są w 100% przetestowane, bezpieczne i tutaj nie ma takiego elementu, że testujemy to na klienta, tak. Ta powłoka została na pewno wcześniej przetestowana. I teraz podobnie jak to opowiadałem o produktach zewnętrznych, do wewnątrz też oczywiście mamy różne możliwości zastosowania i drewno, bym powiedział, jest w różnych miejscach wykorzystywane, tak? Jeżeli mówimy o produktach do zabezpieczenia, przepraszam, drewna na powierzchniach obciążonych, typu schody, typu podłogi, no to tutaj pojawia się taka grupa produktowa wosk twardy, olej, tak? Tutaj też chciałbym powiedzieć 100% naturalny, bezpieczny produkt. Produkt, który na pewno daje Wam taką gwarancję, że ta powłoka będzie bardzo, bardzo żywotna. W prosty sposób mamy pielęgnację tych produktów, tak? Wystarczy stosować jakieś mydełko, znaczy jakieś, przepraszam, stosować mydełko nasze do mycia i środek do konserwacji takiego klienta. I ta powłoka żyje przez wiele, wiele lat. Mamy producentów, którzy pierwsze podłogi sprzedali pewnie już ponad 10 lat temu. I do dzisiaj ta podłoga często nie wymaga odświeżania, więc no, naprawdę imponuje to. No oczywiście dla nas jest to taki bardzo fajny wyróżnik i myślę, że budujemy tą markę w oparciu o tą trwałość, o to bezpieczeństwo zarówno dla producentów, jak i dla użytkowników, ale też bezpieczeństwo dla państwa, tak? No bo na pewno tworząc, projektując wyszukane realizacje, no chcecie mieć tą taką pewność, zabezpieczenie po drugiej stronie, że nic się nie będzie działo, że stosujecie powłoki, które, czy rekomendujecie zastosowanie powłok, które na pewno są sprawdzone i jakby dają tą gwarancję żywotności. Co do samych powłok, tam konstrukcja tego produktu pozwala na zastosowanie i uzyskanie różnych efektów. Same oleje, porównując je do lakierów, tak, czy takich powłok, bo do wewnątrz mamy przede wszystkim takie grupy jak lakier, olej, olejowosk, z tym, że olej, olejowosk jest to powłoki, które są do siebie bardzo zbliżone, tak, no oczywiście powłoka, dlaczego do wewnątrz mówimy w olejowoskach, dlatego, że no jak gdyby wosk, chodząc po takich powierzchniach obciążonych, czyli chodząc po podłogach, po schodach, daje nam tą warstwę, gdzie takie zabezpieczenia, gdzie nie uszkadzamy powłoki, gdzie nie uszkadzamy drewna, czyli nie uszkadzamy koloru, tak? Czyli wosk jest taką powłoką, która bierze na siebie obciążenie. Mówimy o mikropowłoce, tak? To też chcę Państwu podkreślić, że jeżeli ktoś mówi Państwu, że no, ja wolę sam czysty olej, a nie olej wosk, bo jednak olej wosk tworzy jakąś tam warstwę. Mówimy, proszę Państwa, o mikropowłokach, które tak naprawdę wizualnie my jej nie wychwycimy, jeżeli porównamy drewno zabezpieczone tylko olejem, a zabezpieczone też olejem woskiem. Generalnie w dotyku wszystko oleje woski oddają tak samo. No, oleje, olejowoski, co jest ich taką główną, jedną z głównych może zalet, no to wydobywają piękno drewna, tak? Czyli walory wszystkie, które są w drewnie, jego naturalność. Uzyskujemy takie drewno efekt trójwymiarowy, tak? Więc przez to są cenione, przez to zostały, bym powiedział, polubione, a nie jednokrotnie pokochane przez klientów. Oczywiście ta paleta możliwości jest ogromna. No i tutaj nie chcę robić jakiegoś przeglądu produktów, ale tak pokrótce tylko chciałem grupy produktowe, tak żeby Państwo wiedzieli, mamy kilka grup produktowych do powierzchni obciążonych, do powierzchni nieobciążonych i tutaj tak krótko tylko, no, w ostatnim czasie, myślę, że już od 3, może nawet 4 lat wstecz, bardzo popularne są takie powłoki, bym powiedział, niewidzialne, tak? Czyli efekt surowego drewna. My tutaj tych rozwiązań mamy
osmu, co najmniej 2-3. Oczywiście jak to uzyskać? No to poprzez dystrybutora, czy poprzez kontakt z technikiem z naszej firmy, wszystko Państwu wyjaśnimy. Mamy takie powłoki, gdzie drewno w zasadzie wygląda, jakby nie miało na sobie powłoki zabezpieczającej, tak? Barwienie, tak? No tutaj cała paleta możliwości, w zasadzie wszystkie kolory w Osmo do wewnątrz mają swoje odpowiedniki też w RAL-u czy ECS-ie, także jeżeli Państwo poproszą, jesteśmy w stanie Państwu to udostępnić. No i tutaj kwestia barwienia, gdzie wykorzystujemy, oczywiście wykorzystujemy to powszechnie przy podłogach czy przy schodach, ale na pewno meble, na pewno ściany, zabawki, no różnego rodzaju elementy drewniane. Tutaj woski dekoracyjne, wejce olejne, tak, tu są szeroko stosowane. No i w zależności od tego, jakie jest przeznaczenie, tak, czy to jest powierzchnia obciążona, to dodatkowo musimy dostosować wtedy jeszcze ten wosk twardolejny, który przynosi na siebie obciążenie, lub jeżeli to są elementy dekoracyjne, no to takiej konieczności nie mamy. Co dla Państwa jeszcze jest interesującego? No, co dają nam te oleje? Jeżeli chodzi o barwienie, tutaj też jest kwestią tak naprawdę naszej wyobraźni i co chcemy uzyskać, bo możemy przeróżne rzeczy robić, tak? No, mamy oczywiście paletę kolorów i kwestia samej aplikacji już, tak? Czy to naniesiemy i wetrzemy nadmiar, czy naniesiemy i zostawimy, to są dwa różne efekty. Tutaj jest taki przykład slajdu, tak zwana technika duo koloru, czyli możemy nanieść jeden kolor, potem nanieść po wyschnięciu drugi kolor, zetrzeć nadmiar tego koloru i mamy bardzo ciekawe efekty, więc no to jest kwestia zabawy, kwestia pomysłu, co chcemy i jak chcemy to uzyskać. I oleje dają Państwu taką możliwość. Dodatkowo olej jako powłoka jest produktem powtarzalnym, tak? Czyli jeżeli chcemy powielać nasze rozwiązanie, na pewno olej da Wam taką gwarancję. Żadnej gwarancji nie dostaniecie, jeżeli chodzi o jakieś wejce reakcyjne czy produkty, które reagują z garbnikami. Tutaj mamy taką sytuację, gdzie rzeczywiście tej powtarzalności nigdy nie uzyskamy. Jeszcze taką o jednej grupie chciałem powiedzieć, coś, co jest bardzo popularne w Polsce, na pewno w ostatnim czasie, ale nie tylko w Polsce, bo w całej Europie, jak rozmawiamy z producentami, to są blaty różnego rodzaju w kuchni, blaty w stołach, tak? Drewno stało się bardzo popularne, czy blaty w łazienkach, dlatego też mamy odpowiednie produkty, to jest produkt wyróżniony, bo posiada też atest na kontakt z żywnością, tak? Czyli jeżeli zabezpieczymy nasze blaty takim produktem, no to nie tylko mamy gwarancję odpowiedniej odporności na zaplamienia, ale też mamy gwarancję, że to jest produkt bezpieczny, tak? Bezpieczny przede wszystkim dla ludzi. No i te produkty są oczywiście testowane, przechodzą wiele, wiele różnych badań, ale w 100% bezpieczne. Nie tylko trwałość, ale też macie jeszcze Państwo zabezpieczenie, że to jest produkt bezpieczny, tak, na kontakt z żywnością. Już wkrótce, proszę Państwa, za chwilę pojawi się nowy katalog z aktualną ofertą, z aktualnymi informacjami. Nowości, tak, Osmo w najbliższym czasie będzie bardzo dużo nowości, zarówno jeżeli chodzi o produkty zewnętrzne. Pojawi się cała paleta produktów na bazie wody, bardzo dużo wybarwień, różnych rozwiązań, także to już za chwilę. Jeżeli chodzi o dodatkowe produkty, które mogą Państwa interesować, a już mam tutaj zwrotną informację do dystrybutorów, jak dużym zainteresowaniem się cieszą oleje do zabezpieczenia betonu, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz. Mówimy tutaj zewnątrz, na przykład o tarasach, wewnątrz oczywiście jakichś ścianach, tak? Tak samo oleje do zabezpieczenia, powiedział, kompozytów, tak? Kompozyty w Polsce są bardzo popularne, jeżeli mówimy przede wszystkim o tarasach, więc też mamy produkty do zabezpieczenia, bo wbrew całemu mitowi, jakich trzeba obalić, kompozyt jako taras, znaczy produkt stosowany w tarasie, on też w dalszym czasie wymaga zabezpieczenia, tak?
Tekstury są w trakcie przygotowania. Jeżeli będą Państwo zainteresowani, prosimy o kontakt. I co jest ważne, jeżeli zarejestrujecie się Państwo na stronie naszej i będziecie zainteresowani przesłaniem katalogów, jakichś próbników, próbek, bardzo prosimy o rejestrację, bardzo prosimy o wysyłanie takich zapytań. Będziemy to do Państwa wysyłać. Co chciałbym jeszcze jakby zebrać, takie rzeczy ważne, myślę, że dla Państwa, tak? Przede wszystkim mówimy tutaj o doborze powłok i kwestia różnorodności tych produktów. Nie bójcie się tego. Generalnie, jeżeli mamy inwestycje, nie wiemy, co zastosować, czy macie jakąś niepewność, kontaktujcie się z nami. Na pewno mamy zarówno dystrybutorów, ale też przede wszystkim naszych techników, którzy służą radą i pomożemy dobrać odpowiedni produkt. Jak również Osmo jako Osmo marka niesie za sobą dla Państwa takie poczucie bezpieczeństwa. Mówiąc tutaj o produktach zewnętrznych, ja spotkałem się już niejednokrotnie. Wyobraźmy sobie sytuację, a całkiem niedawno miałem taką sytuację, gdzie skontaktowała się ze mną firma wykonawcza w celu pomocy, tak? Inwestycja, bloki, gdzie zostało zastosowane drewno, kilka pięter, tak? W jaki sposób to teraz odświeżyć? Niestety stosowano produkty, gdzie trzeba to szlifować. No i ekstremalnie trudna sytuacja, jak to zrobić na kilkupiętrowym bloku, więc sytuacja trudna zarówno dla dystrybutora, trudna zarówno dla architekta, tak, bo tam był jeszcze okres gwarancyjny. Kwestia jest, pamiętajcie, że jeżeli decydujecie się i chcecie z nami współpracować, czyli używać naszych produktów, na pewno macie tą gwarancję, że zastosujemy odpowiedni produkt. Oczywiście tak, dlatego też zachęcam o tą konsultację. Macie to poczucie bezpieczeństwa dla Was, że produkt, który jest przetestowany, który funkcjonuje od kilkudziesięciu lat i daje tą gwarancję, że posłuży temu klientowi, czy na tej inwestycji też przez wiele, wiele lat, bez konieczności jakiejś ingerencji, a samo odświeżenie potem jest bardzo łatwe, tak, bo to jest kwestia uzupełnienia tej powłoki, nie wymaga żadnego szlifowania. Także chciałbym, żebyśmy tutaj kojarzyli to Osmo, równa się też i bezpieczeństwo, gwarancja żywotności, gwarancja pełnej ochrony drewna, a tak jak tutaj bym powiedział ogólnie, ale mamy produkty do zabezpieczenia w zasadzie każdego rodzaju drewna w różnych sytuacjach, czy to strefy mokre, zewnątrz, wewnątrz, obciążone, nieobciążone. Także do mnie jest kontakt, który Państwo widzicie. Jeżeli macie jakieś pytania, bardzo proszę kontaktować się. Jeżeli potrzebujecie jakichś materiałów, zachęcam, służymy pomocą. Z mojej strony, jeżeli chodzi o taką tą część ogólną, to wszystko. Mam teraz pytanie tutaj do Państwa, tak, czy są jakieś pytania do Państwa prowadzących, tak, czy jakby ja dziękuję za tą, bym powiedział, część. Panie Mariuszu. Tak, tak. Dzięki serdeczne. Już w Pana stronę popłynęło dobre słowo. Pan Tomasz napisał, że bardzo interesujący wykład. Zachęcam wszystkich Państwa teraz do skorzystania właśnie z czatu. Ewentualnie, jeśli chcecie zabrać głosowo, przez mikrofon po prostu zadać pytanie, to proszę taką rączkę podnieść, wcisnąć ją. Wtedy ja Państwu udostępnię głos. Ale pytania, Madzia, chyba się już pojawiły. Tak, oczywiście, jak najbardziej, już wspomniałeś, mamy tutaj pytania. Rozumiem, mam czytać, czy będziesz czytał? Śmiało, śmiało, no pewnie. No więc może zacznijmy od początku, bo rzeczywiście mamy tutaj dość sporo tekstu. Może zacznę tutaj, wyciągnę. Chciałbym się dowiedzieć, jakie jest zdanie pana Mariusza o takich środkach jak pokost lniany lub olej lniany. Okej. Słusznie, fajne pytanie, jeżeli pod kątem konstrukcji produktu. Otóż
Jeżeli tam Państwo zwrócili uwagę, czy zapamiętali taką informację, osmo jako skład wchodzi tam cztery grupy olej, olej słonecznikowy, ostowy, lniany i sojowy. Teraz sam produkt lniany. Produkt lniany jest najpowszechniej stosowanym produktem, tak? Czyli olej lniany, może tak nie powiedzieć, dlatego że bardzo łatwo miesza się z wodą, bardzo łatwo się miesza z rozpuszczalnikami. Produkt sam w sobie jako olej jest też niezbędnym składnikiem w osmo, bo jest to produkt, czy olej, przepraszam, rzadki. Tak, czyli głęboko penetruje drewno. Niestety ten produkt ma swoją wadę w postaci, że jest to powłoka czy olej, który nie ma długiej trwałości. Tak? Czyli jeżeli byśmy stosujemy sam olej lniany, zabezpieczymy drewno, on bardzo fajnie wysydza kolorystykę drewna, tak? Ale miejmy świadomość, że taka powłoka ma bardzo krótką żywotność, czyli niesie za sobą bardzo częste odświeżanie. Dlatego w osmo używamy to, potrzebujemy to jako składnika do tego, żeby te drewno impregnować głęboko, ale bym powiedział, te pozostałe grupy olejów, słonecznikowy, ostowy i sojowy, one biorą na siebie to obciążenie i zabezpieczenie głównego drewna, więc tak, zgadzam się, znaczy zgadzam się. Chcę powiedzieć, że ten produkt bardzo fajnie impregnuje drewno, ale niestety bardzo krótko, także tak, żebyśmy mieli tą świadomość. Mamy jeszcze drugie pytanie. Jak dobierać produkty do zabezpieczonych już powierzchni, które trzeba pielęgnować po użytych już wcześniej środkach? Jeżeli tutaj mamy produkty zabezpieczone powłokami osmo, tak naprawdę no wystarczy, bym powiedział, oczyścić taką powierzchnię poprzez umycie, tak, czyli żeby odtłuścić, tak to bym powiedział, tak? Czyli no wiadomo, ileś lat użytkujemy coś, czy korzystamy, no to trzeba dokładnie to oczyścić, umyć i wystarczy nanieść jedną cienką warstwę, na tym polega odświeżenie. Czy to powłoki barwiącej, czy to powłoki bezbarwnej. Jeżeli, no, nie wiem, czy mam uzupełnić, bo jeżeli to są inne powłoki, tak? Czyli jeżeli mamy drewno zabezpieczone innymi środkami i nie wiemy, co to jest za środek, no tutaj wymagamy, czy powinniśmy zrobić tak zwany test. Test, czy powłoka się wchłania, czy powłoka wysycha i jaką ma przyczepić, tak? Zanim pomalujemy, nie wiem, całą podłogę, tak na przykład, czy schody, to zróbmy wcześniej sobie taki test, bo no, oczywiście nie dajemy gwarancji, że jeżeli tam nie wiemy, co jest pod spodem, tak? Czyli co jest naniesione na to drewno, nie możemy dać gwarancji, że to będzie bardzo trwałe rozwiązanie. W stylu jak gdyby chęci nałożenia osmo, no to zróbmy test. Jeżeli powłoka taka wysycha w sposób naturalny i ma bardzo dobrą przyczepność, no to jest informacja dla nas, że możemy. Ale generalnie zawsze stosujemy się zasady, że osmo stosujemy albo na osmo, albo na surowe drewno. Super, dziękuję. Kolejne pytanie brzmi. Jakie jest zdanie na temat drewna, które według dostawcy nie wymaga pielęgnacji? Na przykład deski zabezpieczone termicznie termoświerk. No, odpowiem w ten sposób. Proszę Państwa, jeżeli stosujemy takie drewno na powierzchniach nieobciążonych, tak, typu elewacja, no to te drewno będzie się starzało, tak, ujmę, w sposób naturalny, czyli pojawi się patyna, pojawi się szarość. I powiedzmy, że to w jakimś stopniu może się komuś podobać, ale no myślę, że Państwo, jeżeli się poruszacie i widzicie różne rodzaje realizacje, z takimi się spotykam też, mam nawet dystrybutora, który ma taką elewację właśnie zrobioną z termososny. I co się dzieje, proszę Państwa, jeżeli ta elewacja oczywiście tam po 2 latach pokryła się częściowo patyną, ale niestety częściowo tam, gdzie deszcz zaczyna, ta patyna się wypłukuje. I to jest tak, że z samym drewnem oczywiście nic groźnego się nie powinno dziać, tak? No oczywiście tam w tych miejscach, łączeniach pojawiają się już jakieś zalążki grzybów i to jest kwestia, czy Państwo taką sytuację akceptują. Jeżeli chodzi o tarasy, to absolutnie no tutaj wymaga zabezpieczenia takie drewno, tak? Czy termososna, termojesion, dlatego że na tarasie taka patyna się nie utrzyma. Chodząc po tym tarasie będziemy ją zużywać. Drewno ma otwarte pory, pamiętajmy o to, więc bardzo szybko będzie wchłaniało brud. Co konsekwencją? Bardzo kosztowne oczyszczenie, bo żeby oczyścić drewno z tego zabrudzenia, będziemy musieli użyć iluś tam środków, poprzez dodatkowo jakieś maszyny, więc w zależności od sytuacji i
akceptacji, tak? Sama patyna w sobie, jeżeli będzie się z miejscu zadaszony, ona będzie w sposób naturalny na takim drewnie się utrzymywała. Ale tak jak mówię, spotkałem się z wieloma realizacjami, gdzie niestety nie wygląda to ładnie, w mojej ocenie oczywiście, tak? Bo częściowo mamy drewno, które jest pokryte patyną, częściowo nie i to tak, bym powiedział, nieestetycznie wygląda. Ale tak jak mówię, od strony takiej technicznej, jeżeli to jest powierzchnia nieobciążona, można tak zostawić, tak? I zaakceptować tą sytuację. Jeżeli to jest powierzchnia obciążona, mam to na myśli tarasy, no to absolutnie to się nie sprawdza. Nie? Pojawiło się, wpłynęło jeszcze. Okay. Wpłynęło nam jeszcze jedno pytanie od pani Alicji. Pomalowaliśmy elewację domu z bala impregnatem plus bazaltową szarością oraz potem białą lazurą do drewna. Po ilu latach odnawiać taką elewację? Wystarczy umyć, wysuszyć i malować jeden raz? Jeżeli chodzi o odświeżenie, tak, wystarczy umyć i pomalować jeszcze raz. Po ilu latach? Tak naprawdę my powinniśmy, powiedzmy, przynajmniej raz w roku zrobić sobie przegląd takiej elewacji. Jeżeli widzimy jakieś pęknięcia, widzimy sytuacje, które nas niepokoją, tak, że gdzieś ta powłoka się wypłukała, bo poprzez aplikację, proszę Państwa, zazwyczaj jest tak, że drewno startupów czy z firm, które zajmują się produkcją, czy to bali, czy takich desek profilowanych, mamy drewno strugane, tak? I tam jest taka sytuacja, że to drewno ma pozamykane pory. Oczywiście naturalnie właściwie byłoby przeszlifować takie drewno, tak? Używając papieru typu tam P80, P100 najlepiej, tak? I wtedy mamy równomierną chłonność drewna, co w konsekwencji, tak jak dla Państwa, powoduje, że wiemy, że to drewno na całej powierzchni jest pokryte, powiedzmy, taką samą warstwą. Jeżeli mamy drewno, które mamy po strugarce, tak, czyli te pory drewna są pozaklejane, to są miejsca, gdzie to drewno wypiło nam więcej oleju, są miejsca, gdzie mniej. No i dlatego mówię o tej takiej, bym powiedział, rocznym przeglądzie sobie, tak, jeżeli widzicie takie miejsca, gdzie są pęknięcia, widzicie, że wypukała się powłoka, no to należy ją uzupełnić, tak jak pani powiedziała, wystarczy umyć i nałożyć jedną cienką warstwę. Kiedy to robimy? Jeżeli widzimy, że jest powłoka w dobrej kondycji, to tak naprawdę Państwo decydują, czy chcą cokolwiek robić z tą powłoką, czy nie, bo drewno, jeżeli powłoka jest w dobrej kondycji, jest cały czas zabezpieczona. Jako ciekawostkę, w Osmo mamy taką halę, nazywa się hala testów, tak, i ona jest pokryta cała elewacją drewnianą i mamy powłokę, która obecnie myślę, że będzie miała około 20 lat, tak? Nic z nią nie robiono, jest to powłoka taki niebieski, gołębi kolor, tak to bym nazwał i ona jest cały czas w super kondycji, nie wymaga odświeżenia, oczywiście zblakła. I teraz od strony wizualnej, strona północna, południowa, no troszeczkę się różni i tu czy ktoś chce to odświeżać, decyzja należy do Państwa, ale chcę powiedzieć, że tak jak Państwo użyli tych produktów, no to będziecie decydować, czy to za 5, czy za 10, czy za 12 lat będzie potrzeba, tylko zwracam uwagę na te miejsca, aby powiedział, gdzie zauważycie, że jest potrzeba uzupełnienia tej powłoki, tak? Okej, okay, pan Tomasz tu dziękuję i pozdrawia zarówno pana, jak i zespół Prokat, za to bardzo dziękujemy. Od pana Tomasza jeszcze takie dodatkowe pytanie się pojawiło związane z szkoleniami czy też warsztatami. Pan Tomasz o to dopytuje. Nawet chodzi mu dosłownie o jakieś warsztaty, gdzie jest malowane są próbki drewna, pokazywane, nie wiem, może technologie, może efekt końcowy, jaki można uzyskać i tak dalej. Czy coś takiego organizujecie? Proszę Państwa, generalnie jeszcze przed pandemią, to tak bym mówił, my dystrybuujemy produkty poprzez naszych dystrybutorów i wspólnie z dystrybutorami robimy takie szkolenia, tak? W okresie pandemii niestety można powiedzieć, że zostało to zamrożone z przyczyn takich nam wiadomych, tak? Nie mogliśmy robić grup osób i się spotykać bezpośrednio, więc no, tak jak dzisiaj mamy webinar, szkolenia robiliśmy poprzez online, ale wiadomo, że to jest tylko czysta teoria i tak dla pana Tomasza najważniejsza czy najciekawsze zawsze na tych szkoleniach jest praktyka, ale robimy. No, w tej chwili jest planowane kilka szkoleń.
I tutaj, panie Tomaszu, tak bezpośrednio się zwrócę. W zależności od regionu, proszę jak gdyby skontaktować się z nami, napisać maila, bo to są szkolenia zazwyczaj otwarte, na które są zapraszani przede wszystkim wykonawcy, tak, czyli osoby, które pracują z naszymi produktami, chcą się swoją wiedzę, bym powiedział, poszerzać, ale to są zazwyczaj szkolenia otwarte, gdzie jeżeli pan się zgłosi, przekażemy miejsce, gdzie się odbywa takie szkolenie, można przyjść i też tą stronę techniczną, znaczy techniczną, praktyczną, przepraszam, zobaczyć, pomalować, jak gdyby samemu przetestować na żywo ten produkt. Okej, okay. Pani Alicja też dziękuję i pozdrawiam nas wszystkich, także panią również przesyłamy pani pozdrowienia. Bardzo dziękuję. Więcej pytań się nie pojawia, więc myślę, że będziemy zamykać to spotkanie. Panie Mariuszu, serdeczne dzięki. Też z wielką ciekawością słuchałem i sporo bardzo dobrych informacji. Nie rozmawialiśmy o cenach tych produktów, ale to po to jest kontakt bezpośredni, żeby ewentualnie zgłębić tę wiedzę. No i cóż, serdecznie Państwu dziękuję wszystkim. Naszym dzisiaj bohaterem i głównym partnerem była marka Osmo, ale przez, że tak powiem, ręce czy firmę Nobles. O tym mam nadzieję, że tak mówił Pan na początku, że to Nobles tak, jest. Tak, tak. Generalnym przedstawicielem. Tak jest. Bardzo, bardzo Państwu dziękuję. Oczywiście marka Nobles, Osmo są dostępne na Archispace w takiej postaci, która sprzyja oczywiście projektowaniu i wspiera projektowanie, także gorąco tam namawiam też, żebyście Państwo zajrzeli do oferty właśnie, którą mamy przygotowaną na Archispace. Zapraszam na kolejne wydarzenia i jeszcze raz tylko wspomnę 30 października, września oczywiście, w tym miesiącu, 30 września Procat Expo. Liczymy na kilka tysięcy osób, bardzo duże nasze przedsięwzięcie. Jeśli ktoś jeszcze nie zna, to ja gorąco polecam procatexpo.pl. Agenda to ponad 50 prelekcji, wszystko w formule online, ale w jakości bardzo wysokiej, telewizyjnej, studio filmowe, dużo atrakcji. Myślę, że powiem, panie Mariuszu, również do pana, bo to adresuję do klientów, tych, którzy byli, ale i tych, którzy jeszcze mogą zaistnieć właśnie w tej grupie klienckiej Procadu. Loteria 30-lecia Procad, bo obchodzimy 30 lat w tym roku właśnie podczas Procad Expo. Między innymi do wygrania taki maxi skuter dwuosobowy 125 cm pojemności, kilka hulajnog elektrycznych, iPhony, smartwatche, iPady, naprawdę, naprawdę bogato, także bardzo, bardzo Państwa zachęcam. Procatexpo.pl. Madzia, dzięki Ci serdeczne za czuwanie. Dziękuję Wam bardzo. Wszystkiego dobrego i Panu oddaję jeszcze na koniec głos, żeby Pan się pożegnał z uczestnikami. Ja mówię do widzenia. Dziękuję bardzo. Jakby mam nadzieję, podsumowując, że te informacje, o których dzisiaj mówiłem, w jakiejś mierze się Państwu przydadzą. Dziękuję bardzo za uwagę. Pozdrawiam serdecznie. Mam nadzieję do usłyszenia, być może do zobaczenia. Zapraszam do kontaktu, zapraszam do odwiedzenia naszego strony, gdzie możecie się zarejestrować, jeżeli chodzi o konkurs Osmo. Także proszę o kontakt. Pozdrawiam serdecznie. Dziękuję bardzo za uwagę i do usłyszenia. Dziękuję bardzo.